Siemanko, nadszedł więc czas, żeby się napić tego, co się nasuszyło. Ups. Taki pojemnik cały. I słoiczek. Jeden, drugi, tu już to upychane trochę. Umieszczamy trochę listków. Myślę, że wystarczy. Budynka wystaje. No i co? Zaparzamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dajmy temu czas, 5 minut. Z pierwszego parzenia wyszła woda, tak więc załadujmy do środka trochę więcej i zaparzmy jeszcze raz. Tym razem załadowałem więcej. Zobaczymy, czy będzie różnica. No i czekamy kolejny raz. No. Teraz to już jakoś wygląda, chociaż szkoda, że nie ma szklanki, by było bardziej widać kolor. To na razie tu. Ale sprawdźmy smak. Ach, te monitorki od Sony nawet, jakie można obrócić, żeby zobaczyć, co nagrywam. Ale zdam się na intuicję. No i powiem wam. Zapach taki sianowo-pokrzywowy. Ale trawy tam nie było. Może łodyga, może temu. No i pora na smak tego specyfiku zebranego w ostatnim filmiku. Gorące. Pokrzywą czuć. Jest dobrze, o tyle. No powiem wam, jest ok, jest dobrze, ale taki smak jest łagodny. Może temu, że pokrzywa jest młoda. I są młodygi. Albo może suszyłem za dużo i wywietrzała trochę. Tak czy siak jest spoko. Na pewno bardziej to czuć, jeśli chodzi o zapach niż o smak. No zdecydowanie czuć taką młodą pokrzywę. To nie jest taka, to się parzy z torebki, tylko taka delikatniejsza, można by powiedzieć. Jest ok. Mam nadzieję, że jakichś rewolucji żołądkowych nie będę miał z powodu nie wiem czego. To w sumie chyba tak się pokrzywy suszy, nie? Z czego wyczytałem w internetach. Wchodzi bardzo fajnie, a teraz wam pokażę, ile tego było, tej pokrzywy w środku. Ile było tej pokrzywy, tak? To jest pytanie. O, jaki fajny kolor zielony. Jak widzicie, trochę tych listków było. Czy to dużo, czy mało? Myślę, że ok. Więcej nie trzeba. Ładowałem do dwóch połówek, do prawej i lewej, bez odbijania. Do świetnika. No i tyle. Jeśli nie dobrałem kolejnej części, to znaczy, że żadnych rewolucji żołądkowych ten napar nie spowodował. Ogólnie polecam. Jak widzicie, mam tego sporo tam. Dobra. Setka herbat będzie w własnej produkcji, przy spacerze zebrane w domu, to już tylko wystarczyło opłukać, suszyło się samo. No i co? Wiem, że mam pokrzywę młodą, a jak tam producenci ładują, no bądźmy szczerzy, no
zachęcam was do zbieractwa. No bo jeśli coś mamy pod ręką, to raz, że po to za to płacić, a dwa, lepiej mieć 100% pewność, że jednak ma się produkt świeży, młody i z odpowiednimi właściwościami prozdrowotnymi. Tak więc dzięki za oglądanie, wesprzyj mnie jeszcze subem, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, i do zobaczenia. Sayonara.